Cześć Wam. Chciałem Wam pokazać bardzo fajną partię i ona była komentowana przez Igora Janika i Mariancello na turnieju Untitled Wednesday. Mega polecam ten turniej. I o co chodzi? Chodzi o to, że będzie link w opisie. Tak jak fantastycznie oni skomentowali tą partię, w ogóle tyle się działo i takie niuanse, że postaram się ją tutaj przybliżyć. Oczywiście obejrzyjcie sobie w tym, jak to było w oryginale, bo to w ogóle wow. Ale dlatego to robię, ponieważ dzisiaj Igor, widzę, walczy. Bardzo mi się podoba ziomuś. Jest fantastyczny. I walczy teraz w Pucharze Świata chyba z Dominguez Perezem, jednym z czołowych graczy na świecie. I musi dzisiaj wygrać czarnymi. Nawet jest tam spoko. Więc sobie przypomniałem, że tak jak on przeanalizował po prostu tak w trakcie gry motywy jak z rękawa, że warto ją zobaczyć. No i zresztą popatrzcie, co się wydarzyło. No come on, jaka partia. Wszystko się tu działo. No i w jednym się pomylił, ale zaraz wam powiem w czym. Poszło Petrov Defense. No hej, hej, działaj. Działasz? Dobra, działa. Poszło, no ten... To taki jest ruch. Można, ale nie ma potrzeby. Ja zbijam. On mi chce przegonić skoczka, ok. I tutaj Igor mówi, że to raczej nie jest najlepszy, ponieważ i tak chcemy D5 grać, a mamy po prostu D5 z tempem. Nie, on odchodzi, jeszcze mamy z tempem C6. On odchodzi i tu mówi, żeby grać D6, bo też mamy z tempem. Jakoś można tak grać, to jest najlepsze, ale jakoś tak wcale nie powstaje jakaś taka mega pozycja po tym. To znaczy powstaje coś takiego. To znaczy powstaje super, więc to nie jest prawda, ale już taka bardziej, ja tu roszadę, no taka bardziej już spokojna. No rzeczywiście można było tak grać, no ale okej, ja by zagrałem tak, tak, o zobacz, wróćmy sobie tutaj, roszada, po prostu chcę wrócić tutaj gońcem na C2, skoczek, bicie, powrót gońcem. Igor tutaj mówi, no, rosyjska, czyli nudy. Nic tu się nie będzie ciekawego działo. No i tu się właśnie pomylił. Poza tym się nie pomylił, ale w tym momencie się mega pomylił, bo wyszła tak ciekawa, z obustronnym, a tak jak widzicie, no dobra, i gramy. Ja tu hetman C7, nie pamiętam swojej idei. Chyba jakoś chciałem dublować, no już nie pamiętam. Wieża tu nie najlepiej, no właśnie, już wiadomo jaka idea, pyk. I tutaj Igor mówi, że to osłabienie jest słabe, bo osłabem mam parę gońców, on osłabia białe pola i w ogóle, że to ten. Ja sobie tu zagrałem, on tutaj sobie blokuje i ja goniec na G4. I on mówi, oj, nie jest dobrze dla białego. I musi pewnie tutaj grać F3, no i to znaczy musi, no nie musi, ale zagrały F3 i tutaj, oj, nie podoba mi się ten ruch mój, że ja tu zbiłem, ponieważ mówi, że on czuje, że tu można było poświęcić gońca za te dwa piony. No, od razu tak, ja sobie tak przeanalizujemy to. Pyk, jak on zbija, to nawet ciężko nazwać poświęceniem, bo mam mata w 10. Więc rzeczywiście musiałby tu nie zbijać, ale to raczej by musiał tu pójść i najprawdopodobniej, no co, teraz zbicie też jest takie problem, to jeszcze gorsze, więc tutaj może tu jest już słabo, no bo ja mu biję, więc jakieś, no wygląda to już tragicznie, no to rzeczywiście. No i by była taka partia, ale bym jej nie analizował, a to co się wydarzyło później, to już w ogóle było fantastyczne. No i tutaj mówi, oj, nie podoba mi się ten ruch zupełnie. A że zbiłem, ponieważ on tu mówi, że jak ja, jeszcze zanim zagrałem, jak ja zagram wieżą, no to on sobie ustawi tutaj i będzie się murował. No i rzeczywiście tak wyszło. Ja może za pasywnie, chociaż nie wiem, jakoś nie chciałem tu grać. Pewnie to by było super zagranie. Okej, nie. Cofnął się skoczkiem. Ja sobie idę. No już, jak widzieliście, dużo się działo. Ostatecznie taka pozycja stanęła, chyba wszystko jest w równowadze, choć on ma osłabionego króla. No i tutaj Mariancello mówi, że może olać tą groźbę, Igor mówi, że lepiej nie olewać, więc jak Igor powiedział, że nie olewać, oczywiście ja to oglądałem później i nie olałem i dobrze, poszliśmy na taką pozycję, powymienialiśmy się.
Tu mi grozi zbicie, więc ja sobie odszedłem. Nie boję się tej słabości ósmej linii. Bicie, bicie z szachem. I okej. Okay. I mówi, że no teraz mam, czarne są z piątkiem więcej. I Igor w tym momencie mówi, i bardzo fajnie tłumaczy, obejrzyjcie to, że o, liczę na ruch, trzymam kciuki za ruch G6. Ja to postaram się wytłumaczyć, bardziej czy ja zrozumiałem, chodzi o to, że tak musimy coś osłabić, a osłabienie czarnych pól po tym ruchu rzeczywiście jest najlepszym ruchem. On nie ma czarnopolowego gońca, więc nie skorzysta z tego. A bo tu mamy te czarne pola osłabione wokół króla, a nie ma czarnopolowego gońca, a nawet gdyby miał, to ja mam, to mogę go przykryć. W ogóle no, że super. No i tak trzymam kciuki, nie, tak, tak, i to było słabe. To było słabe, bo osłabiłem białego Polaka, a on ma, więc tak wyszło. Byłem blisko. W każdym razie byłem blisko. I on tu zagrał. Ja myślę sobie, no i co z tego? Ja sobie chyba zbiłem piona na B2 i się jedziemy z tym. I wędrówka królem, ja rzadko jest tyle partii. Jest tu, poruszać. Pyk, idę. Pyk, idę. Pyk, idę. Tutaj. I okej. Okay. No i mówią tak, no mój główny problem jest to, żeby schować tego króla. Jak ja schowam tego króla, nie spoko, więc poszedłem sobie tutaj. Pyk. Pyk, pyk, już w ogóle prawie siatka matowa, a pani go powiedział, że chociaż obiektywnie czarny stoi lepiej dużo, to są takie pozycje, że to bardzo łatwo o mały błąd, który ten, więc tu jest na razie najlepiej, skoczek i ja tu zagram. I to jest mega poważny błąd, ale mówi, że ciężko znaleźć tam taktykę. Tu jest super taktyka, ale i go, tak, trzeba zbić. Zbić, on musi zbić, ja nie mogę zbić, więc królem zbicie też jest beznadziejne, więc ja gram C3 i tutaj już tak wszystko, no i później chyba A4 wchodzi, nie, więc tak, i on zbija i fajnie wziął tego piona, ja idę tutaj, no i tak to wygląda, a zbicie chyba królem w ogóle chyba nie wiem, czy nie całkowicie, bo później mam, no też można zbić królem, no to też jest jakieś, ale on sobie gra hetman B3, nie? I może nawet, czekajcie, tutaj, o właśnie, tutaj, no i nie jest dobrze, wręcz jest kiepskawo, później idzie tu, więc to była fajna taktyka z poświęceniem gońca, mega fajna. I rzeczywiście, no, gramy tak, A6 i on zdobywa końce, nie? To o to chodziło. Ale to nie jest łatwo, zobaczyć na takim czasie. Pyk, 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 pyk. No można by ewentualnie właśnie próbować nie zbijać tego gońca. Czyli grać tak. To też miałoby jakieś ręce i nogi. Ale w gruncie rzeczy i tak tracę tego piona, więc to fajnie wszystko wyszło. No, nie zauważył. Zagrał tutaj hetmanem na B3, ale no już bez tego zbicia. Więc rzeczywiście powiedział, a to mogą być trudne. I błąd mój z królem na B6. I kolejna rzecz mega fajna, która rezonuje, bo to było parę z miesiąc temu, z dwa, że przeciwnik zablefował, i ja mu uwierzyłem. I to jest coś takiego, co można też wykorzystać w trakcie swoich partii. Coś takiego, co nawet z premedytacją zagracie, że wiecie, że to jest błąd. No bo chodzi o to, że wisi tu skoczek na D2. No ale jak to wygląda? Popatrzcie. Wygląda to tragicznie, że zaraz będę miał mata. Więc ja bałem się zbić, bo po prostu bałem się tego. Albo że to, albo nawet bicia pionem. O. Bicia pionem, no bo to gońcem, no to gońcem chyba też porządku, to jest to samo. Tak, tak, no tak, to wiadomo, że przegrywam, ale po prostu się, nie rozumiem, że jakiś rodzaj ewakuacji tutaj, czy pewnie jest jakieś lepsze pole, może tu? O, tutaj, a tak, bo jeszcze chronię to pole na 6. I się nie bać, ale no, idealnie Igor to powiedział.
przeciwnik zablefował i ja mu uwierzyłem, no bo to wygląda tak, że no nie chciałem bić. I uwierzyłem i zagrałem prawie z automatu A6. Po czym on tu zagrał i ja się tu oddaliłem. I w tym momencie miałem, kurde. Marenczel też fantastycznie to komentował razem z Igorem. Kurde, fajna partia. Król przeszedł całą drogę. Tu sporo błędów, ale dużo się dzieje. I właściwie problem czarnych został rozwiązany. Znaczy problem zrobić roszadę, żeby później po paru król się tu znalazł i był bezpieczny. No to jest mój styl gry jednak. Chyba trzeba troszeczkę podreperować go. Ale no nie wiem, sprawia mi to radość. No i okej, odbiłem. I teraz właściwie król białego jest. Ni stąd, ni zowąd jest słabszy od mojego. No bo cały czas tutaj, prawda, tutaj goniec nie może odejść, bo skoczek wisi, jest związanie. Nie za bardzo ma co grać biały, no jak widać. No i ja sobie poszedłem tutaj, on poszedł tutaj, poszedłem hetmanem tutaj, bo czaje się na jakieś ruchy. Pyk, goniec właśnie na taki, on się cofa. Ja się cofnąłem, widać, że tu już z czasem słabo. Zagrał H4, no bo tu nie może się ruszać właściwie tymi figurami za bardzo. Ja za tak końcem chodzę, więc trochę oddechu. I zagrałem G5 i taki, o Boże, jaki słaby ruch. Tak mi się smutno to ogląda. A rzeczywiście jest tragiczny z jednego powodu, bo po prostu przepchałem ręczę, a pewnie liczył na zbicie. Zgadza się, liczyłem na zbicie. I zbicie by było ok, a przepchanie to słabo to wygląda bardzo. Ale myślę, Boże, tu ma wolniaka i ja nie mam za bardzo go powstrzymać, bo ten mój goniec, zanim on gdzieś tu nie, ten biało pole, o nie, no wszystko źle. Ale myślę, dobra, no to tu mamy słabości po czarnych, tym razem on ma, to ja spróbuję jakoś się tu powbijać. I go tak, no, myślę, o, dobrze, dobrze. I on tutaj i czy w tym momencie jedziesz z gońcem na E1. I goniec na E1 już wygląda bardzo, bardzo groźnie, mega groźnie. Chciałem to zagrać, ale myślałem, dobra, zanim to zrobię, czyli zagram tego gońca tutaj, co wygląda po prostu totalnie matująco, to zbiję tego skoczka, żeby, no bo gdzieś tutaj będę szukał mata i on nagle mi coś przysłoni, weźmie go do obrony, no nie chciałem, albo, więc wezmę tego skoczka, po czym oni się złapali za głowę, popatrzcie, co zrobiłem. Zrobiłem tak, że tu już mam mata i ciężko się obronić przed tym. Mówię, że jest spoko w miarę, to znaczy jest równo. Ale ja tak myślę, o kurde, dobra, jedziemy. Ja tutaj no, musiałem znaleźć szacha, więc znalazłem szacha jedynego na... Wiadomo, to wszystko jest... Tak, nie, to był mój plan. Tak, zaczekajcie, tu miałem 12 sekund. Zbiłem i tu pomyślałem sobie tak, zbijam i jadę z szachem od razu. Widać, że nawet to po prostu primów. I on się cofnął tutaj, na co ja tutaj, odszedł tutaj i mam mata w dwóch. Wszystko to na prymowach, nie? Tu. I pyk, i prymów, i teraz mam pak, wspaniały ruch, on tutaj i goniec. W końcu się znalazł na jeden taki. No czyż... I ten opis, tyle ile dowiedziałem się o tych tak nawet takich psychologicznych zagraniach i o takich osłabieniach, nieosłabieniach z tej partii, jak z komentarza jednak arcymistrza. Z komentarza? Z komentarzu. Rysy? Rysy? Odwołuję rysy, Giewont. Więc trzymajmy kciuki za Igora, bo naprawdę mam nadzieję, że jeszcze z parę moich partii skomentuję, bo dużo się nauczę od po prostu, z Marianczelu zwłaszcza, to jest fajny duet. Trzymamy kciuki, no ale Rafał, mój Rafał też fantastycznie sobie radzi, też lubię, tylko że on za bardzo emocjonalnie podchodzi do moich i dużo jest takich... Boże, a tutaj miałem tylko dwa, G5 i ta wieża tu mu się nie podobała. No i idea z tym biciem gońcem i od razu matem, na początku naprawdę jak z rękawa. Trzymajcie się i do zgadania, do usłyszenia.